Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na marzec. Zapraszam również do czytań lutowych osoby, które jeszcze nie miały okazji, posłuchać. Zapraszam do czytań na wiosnę, które jeszcze dziś powinny się pojawić na moim kanale. I standardowo informuję, że wśród osób, które tego potrzebują i dadzą mi o tym znać, subskrybują, są aktywne na moim kanale, wybieram jak co miesiąc te, dla których dokonam nieodpłatnego czytania prywatnego. Koziorożce, zaczynamy. Układ w kształcie podkowy, odpowiadamy na 7 kwestii. W pozycji przeszłość mamy energię 5 mieczy. Taka, powiedziałabym, energia nastroszenia. Może miałyście odczucie, bo to często tak jest, że ktoś chce Wam zrobić jakąś przykrość, że wokół Was dzieją się rzeczy, które nie są dla Waszego najwyższego dobra i przyjmowałyście postawę obronną. Pięć mieczy mówi o tym ogólnie, żeby starać się ostrożnie traktować innych, bo to, że chcą nam te osoby, ta sytuacja chce nam zrobić jakąś przykrość, może być pułapką naszego umysłu. W pięciu mieczach, kochani, to jest jakaś potyczka, w cudzysłowie bitwa wygrana, ale wysokim kosztem, dlatego że odchodzicie dumni. Tylko co musicie porzucić za sobą? To zwycięstwo może wymagać jakiejś naprawdę odczucia takiego potężnej straty. Bo w jaki sposób my odchodzimy w pięciu mieczach od sytuacji? Możemy odejść, kierując się naszym ego. Czyli postawić na swoim, a jak wiemy, ego jest fast foodem naszej duszy i po prostu nie liczyć się z nikim ani z niczym, tak? Po prostu odejść. I możemy odejść na przykład od jakiejś sytuacji bądź człowieka, gdzie czujemy, że dzieją się rzeczy jakieś nieprzyjazne nam w inny sposób, czyli na przykład słuchaj, daj mi spokój, zostaw mnie, tak, bądź szczęśliwy, to była jakaś lekcja dla mnie, jakby wszystkiego dobrego, do widzenia. Więc nie musimy nikogo miażdżyć emocjonalnie, nie musimy nikogo, wiecie, jakby gdzieś tam stawiać do parteru. Tym bardziej, że w pięciu mieczach, tak jak wspomniałam, nie do końca wiemy, czy to, że nam się wydawało, że tam jest jakiś kłopot, to jest wytworem naszej wyobraźni trochę i myśli, czy faktycznie osoby, z którymi mieliśmy kontakt w ostatnim czasie, chciały nam zrobić jakąś przykrość. No to jest taka troszeczkę energia nastroszenia, przyznam, i bycia gotowym na to, żeby przyjąć te ciosy. Ja musiałam ją doprecyzować i faktycznie tutaj mamy kogoś, kto jest bardzo zdeterminowany do tego, żeby osiągnąć jakiś sukces, niezależnie od tego, jakie koszty się z tym wiążą. Tak? Więc jeśli jesteście z tego zadowoleni, to ja też. Natomiast za jakiś czas może przyjść do Was taka myśl, że sprawy jednak poszły w nie tym kierunku. Zbyt ostro, tak? Niepotrzebnie tak jakby z punktu widzenia ego gdzieś. Ale zobaczymy, co dalej. Teraźniejszość, królowa monet. To może być, kochani, ważna dla Was kobieta, drodzy panowie. Panie, to jest moim zdaniem Wasza energia. Może dzięki, może właśnie sytuacja była taka, że trzeba było się nastroszyć i w cudzysłowie nastroszyć i traktować pewne sytuacje tak troszeczkę szorstko, bo stawałyście w obronie własnej rodziny. Bo stawałyście w obronie tych, których kochacie, dlatego że królowa monet to jest taka energia, w której my stawiamy na rodzinę, zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dla nas rodzina, przyjaciele i dbamy i chronimy to, co mamy. Królowa monet to również źródło użytecznych pomysłów, bardzo dobrze wykorzystane zasoby, niezwykły spokój, racjonalne podejście do życia. W przyszłości świat. Także słuchajcie, to co tutaj było, to mam nadzieję, że już odejdzie do przeszłości.
No tak, luty, styczeń mógł nie być łatwy. Mogliście być stawiani w takich różnych trudnych sytuacjach, gdzie trzeba było no po prostu być może faktycznie kogoś potraktować ostro, tak bym powiedziała. Natomiast jeśli czujecie w tej energii, że nastąpiło, że przegięcie zostało jakieś wykonane, to zawsze pamiętajcie, że można wrócić i załagodzić w jakiś sposób, tak? Żeby nie czuć takiego niesmaku później. Słuchajcie, w przyszłości mamy energię karty Świat, która mówi o zakończeniu jakiegoś cyklu. To jest energia, w której my bez strachu wchodzimy w nowe. Świętujemy swoje osiągnięcie, czujemy spokój, czujemy, że wszystko jest tak, jak być powinno. Energia karty Świat to jest ukończenie jakiegoś projektu, sukces, tak? Dokonanie czegoś ważnego dla Was, co wiąże się z osiągnięciem jakiegoś zwycięstwa, jakiejś nagrody. W energii karty Świat wchodzimy w nowy cykl. I teraz tak. Nie oczekujmy, że życie nas, dorosłych ludzi, będzie doświadczać interesującymi, nowymi gdzieś tam energiami, interesującymi, nowymi doświadczeniami w momencie, gdy wchodząc, mając okazję przepracować nowe sytuacje, stykając się z nową, świeżą energią, sami nie jesteśmy otwarci na nowe. Czyli w energii karty Świat ważne jest, żeby w momencie, kiedy wchodzimy w coś zupełnie świeżutkiego, myśleć inaczej niż do tej pory, wyciągnąć lekcje, które pobraliśmy z ostatnich doświadczeń, tak? Być pionierem w jakimś znaczeniu, ponieważ to pomoże Wam, moje drogie koziorożce, tylko i wyłącznie przyjąć do siebie zupełnie nowe przeżycia. Bardzo ładnie. Sposób, w jaki należy podchodzić do problemów. Mamy 8 mieczy. Słuchajcie, to Wasz własny umysł będzie Was moim zdaniem ograniczał. Te problemy, które Wam się wydadzą realne, tak naprawdę mogą być wyolbrzymione. Dlaczego? Dlatego, że 8 mieczy mówi o pułapkach naszego własnego umysłu, który sugeruje nam, że nie mamy wyjścia z danej sytuacji. Stajemy się więźniem własnych myśli. Gdziekolwiek się obracamy, czujemy, że nie mamy wyjścia i są przeszkody, tak? Absolutnie to tak nie wygląda. Sytuacja nie jest taka, jak Wam się wydaje. W 8 mieczy najnormalniej w świecie należy uspokoić myśli, tak? I też ważne, nie dać się ograniczać przez zdanie innych osób. Bo 8 myśli, 8 mieczy to są po prostu ograniczenia, które często, tak jak wspomniałam, wynikają z tego, że to my sami gdzieś nakręcamy się jakąś sytuacją. No, ludzki umysł ma do tego skłonności. Z drugiej strony obawiamy się gdzieś tam działać, ponieważ obawiamy się reakcji innych ludzi, tak? Więc często to nas blokuje przed przyjęciem do siebie, czy też postąpieniem w zgodzie ze sobą. 8 kielichów. Tutaj, kochani, 8 kielichów mówi o tym, że możecie chcieć coś zmienić na lepsze emocjonalnie w marcu dla siebie i to będzie wymagało od Was pewnego rodzaju właśnie przeciwstawienia się, na przykład zajęcia stanowiska albo przeciwstawienia się zdaniu innych. I może o tym myślicie. Tego możecie się troszeczkę obawiać. 8 kielichów bowiem mówi, że teoretycznie tu, gdzie jesteśmy, jest w porządku i teoretycznie jest nam tam dobrze i bezpiecznie, ale tak naprawdę nasze wewnętrzne ja, nasza dusza gna nas i popycha w inną stronę. Do czegoś, gdzie mamy przekonanie, że jest nam bardziej pisane, tak powiem. Zobaczcie, ta kobieta tutaj, wytłumaczę Wam tylko troszeczkę, w tym stawiku, czuć spokój dookoła, ta woda stoi. Ona jakby nie wydaje się być zestresowana, ale też nie wydaje się być zadowolona. Wydaje się, że jest znudzona. Znaczenie tej karty akurat w tej talii jest takie, że zastanawia się nad tym, czy opuścić swoje bezpieczne miejsce i zaryzykować, czy zostać i no, gnuśnieć, tak powiem. Wprost. I taka jest karta 8 kielichów. Kiedy my chcemy być
szczęśliwi bardziej emocjonalnie, przeżywać życie, tak? Kochać pełnym siebie. I to jest zarówno może dotyczyć zmiany pracy, zmiany partnera, jakby odkrywania nowych pasji w sobie. Natomiast z jakiegoś powodu ograniczają Was Wasze własne myśli, bądź lęk niestety przed zdaniem innych osób. I to może być trudność dla Was. Więc w jaki, znaczy może to i to, i w jaki sposób należy podchodzić do problemów? Przede wszystkim pamiętać, że ograniczenia, które są w naszej własnej głowie, bardzo często nie mają poparcia w rzeczywistości. Po drugie, nie dać się gdzieś tam ograniczyć przez zdanie innych osób. Wy wiecie, czego chcecie, wiecie, kim jesteście. Otoczenie, co sprzyja i co blokuje. Słuchajcie, widzicie, mamy wybór taki. Dwie buławy, no i ja myślę, że i sprzyja, i blokuje. Dwie buławy, moje miłe koziorożce, to jest energia, w której trzeba coś wybrać. Zdecydować się na konkretną pracę, zdecydować się czasami, no wiecie, prozaiczne rzeczy też mogą być. Dokonujemy decyzji odnośnie urlopu naszego, zakupu działki, budowy domu, zakupu samochodu, budowy, znaczy zakupu mebli, dokonujemy wyboru w zakresie, z kim się umówić do kina, gdzie spędzić wieczór. No milion propozycji tutaj mogłabym podać. I każda z tych opcji jest absolutnie dobra. I to Wam utrudnia gdzieś tam podjęcie decyzji. Natomiast buławy same w sobie, moje drogie koziorożce, mówią o woli, o pasji, więc ten wybór powinien być oparty o to, co rozpala Waszą duszę. Dlatego, że tutaj w tej karcie to nie jest wybór intelektualny. Należałoby zaufać własnej intuicji i impulsowi. Dodatkowo w dwóch buławach, słuchajcie, dobrze jest wizualizować swoje oczekiwania, zrobić plan i ruszyć do przodu. Bo to jest moc własna, która Wam sprzyja do tego, żeby podjąć właściwą decyzję. Jakie trudności w marcu? Trzy monety. Może być trudność z pracą zespołową. Możecie nie chcieć pracować w zespole, nie czuć się, może ten zespół Was ogranicza. To zespół, teraz mam tu na myśli głównie pracę, ale możecie też w domu prezentować taką, w domu, w związku, taką energię, gdzie po prostu nie macie ochoty brać udziału w żadnych wspólnych aktywnościach. Trzy monety to jest w ogóle piękna energia, bo to jest, tutaj możemy się dużo od siebie nauczyć. To jest energia pracy, gdzie angażujemy się wraz z innymi i łączymy swoje umiejętności, żeby tworzyć coś bardzo wyjątkowego. Może będziecie mieli trudność na przykład, żeby zbudować dobry zespół, jeśli pracujecie jakoś kreatywnie i tworzyć jakiś projekt, może być. Może będziecie mieli problem, żeby ten zespół był efektywny i żeby stworzył to, na czym Wam zależy. A w trzech monetach my działamy, jesteśmy pełni inspiracji, twórczość z planem tam jest, tu się prezentuje i niesamowite efekty to przynosi. I może będzie trudność wynikająca z tego, że jest zespół, natomiast coś w tym zespole nie działa, on nie pracuje tak, jak powinien i na te efekty trzeba będzie poczekać. Brakuje czegoś, żeby stworzyć z pracy zespołowej coś naprawdę wyjątkowego. Trzy monety to również jest energia, gdzie umawiamy się z kimś na coś, tak? Więc może po prostu to będzie też trudność, żeby dojść do porozumienia z kimś w jakiejś konkretnej sprawie dla Was. Trzy monety to również planowanie. Może będziecie mieli trudność z zaplanowaniem jakiejś swojej drogi, bo są jakieś ograniczenia. Dobrze, jaki jest rezultat? Pięć buław. W pięciu buławach to jest tak, konflikt wewnętrzny przede wszystkim. Sami nie potrafimy do końca, no, moim zdaniem Wy będziecie mieli problem wewnętrzny z tym, żeby się na coś zdecydować. Ja teraz to doprecyzuję. Bo są jakieś ograniczenia. Coś Was ogranicza, nie pozwala podjąć decyzji, blokuje, zatrzymuje. Mamy as mieczy. Ech.
I królową buław. Kochane moje, dzięki swojej niezwykłej umiejętności dostrzegania detali, możecie dojść do jakiegoś cudownego oświecenia, tak to powiem, i dojrzeć prawdę w jakiejś sytuacji związanej z waszą relacją z osobą w typie królowej buław. To może być osoba, która ma ogień w swoim horoskopie urodzeniowym. Możecie wejść w konflikt, ponieważ poznacie prawdę na temat jakiejś sytuacji właśnie z osobą w typie królowej buław. Królowa buław to gwiazda, krótko mówiąc. Ona zwraca uwagę przede wszystkim na swoje potrzeby. Jest bardzo magnetyczna i bardzo inspirująca. Niewątpliwie nie bardzo się przejmuje tym, co mówią o niej inni i stawia na swoje potrzeby na pierwszym miejscu. Więc myślę sobie, że moi drodzy panowie, może być tak, że w jakimś zakresie wejdziecie w konflikt z taką kobietą. To może być też wasza kochanka. Królowa buław często oznacza kochankę. Z nią możecie się pokłócić o coś. To może być konflikt wewnętrzny wasz, czy wchodzić w relację z tą kobietą w ogóle. Natomiast ogólnie, pięć buław, jeśli chodzi o energię ogólną, moi mili, oznacza sytuację, w której my bierzemy udział w jakiejś konkurencji. Pięć buław to jest energia kreatywnych konfliktów. Mobilizującej konkurencji, takiej, która wydobywa z nas to, co najlepsze. Niebezpieczeństwo, jakie się wiąże z tą kartą, to jest rozdrabnianie się na części pierwsze, takie niepotrzebne utarczki i przyjmowanie pozy, pozerstwo, czyli udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. Może ktoś udaje kogoś, kim nie jesteś, nie jest, natomiast nie sądzę, żebyście to byli wy, bo wy macie tutaj asa mieczy, czyli moim zdaniem odkryjecie prawdę i z tego powodu powstanie konflikt. W pięciu buławach, powiem zupełnie szczerze, to jest też rywalizacja o kogoś, o coś. No taka, wiecie, potrafi być motywująca ta energia. Ja mogę na koniec tylko powiedzieć, że czasem trochę zdrowej rywalizacji jest absolutnie potrzebne, żeby utrzymać sprawy świeżymi, więc czemu nie? Dobrze, moje drogie koziorożce, bardzo ciekawe czytanie. Dużo będzie się działo, przyznam. Trochę się martwię o te 8 mieczy, tak jakbyście naprawdę chciały pójść w jakimś nowym kierunku, może w kierunku tej królowej buław, może nowej osoby jakiejś, natomiast jest jakieś ograniczenie dookoła. Życie was ogranicza, ludzie was ograniczają, coś was ogranicza i nie możecie podjąć decyzji, macie problem z podjęciem decyzji. Wszystkiego dobrego i zapraszam do czytań na wiosnę. Pozdrawiam was serdecznie.